powiecie sanockim pilnie poszukiwani latarnicy Polski Cyfrowej, czyli wolontariusze, którzy nauczą osoby po 50 pierwszych kroków w internecie. Aż 9,5 miliona z 13 milionów Polaków w tym wieku nie wie, jak korzystać z sieci, a szkoda. Internet może być bardzo potrzebny do realizacji takich dwóch, można powiedzieć, najważniejszych rzeczy z ich punktu widzenia. To znaczy do realizacji ich codziennych potrzeb w sposób tańszy, łatwiejszy, szybszy, taki, który wiąże się z komfortem. I drugi, może pozwolić im korzystać z takich, powiedziałbym, usług, które są niedostępne w żaden inny sposób. Znaczy, albo z powodu tego, że nie mają na to pieniędzy, na przykład można znakomicie zwiedzać muzea na świecie dzisiaj dzięki internetowi w formatach 3D, a więc no, praktycznie rzecz biorąc te reprodukcje, z którymi mamy do czynienia w takich platformach muzealnych, mają lepszą jakość niż obrazy, które widzimy ponieważ mają bardzo wysoką rozdzielczość. Internet, czyli umiejętność rozmowy z wnuczkiem, czy wnuczką, czy z siostrą, czy z bratem, możliwość załatwienia sobie różnych operacji przez internet, poszukanie znajomych przez internet, ściągnięcie sobie jakiejś gry w karty przez internet, czy w ogóle dowiedzenia się różnych informacji otwiera społeczeństwo, cały czas pozwala tym ludziom na zdobywanie umiejętności, które są potrzebne w życiu 50+, bo dzisiaj czasy się zmieniły i to, że skończyliśmy 50 lat, nie znaczy, że jesteśmy gdzieś tam już, czy mamy być z tyłu. Pani Agnieszka jest latarnikiem wolontariuszem w rejonie przemyskim. Na zajęcia do niej przychodzili ludzie, którzy nie potrafili nawet włączyć komputera. Dziś wspólnie cieszą się z pierwszych sukcesów. To jest naprawdę niesamowite, kiedy piszą do mnie pierwsze swoje maile albo przychodzą na zajęcia i opowiadają, z kim się skontaktowali. Przy mnie pani wysłała maile do swojej córki, napisała ta córka do niej na czacie, że mamo, jak to, siedzisz przy komputerze, ale o co chodzi? I to było najfajniejsze, ta jej radość, takiego małego dziecka w oczach, to jest najlepsze. Przedstawiciele Polski Cyfrowej spotkali się z lokalnymi samorządowcami i urzędnikami, żeby porozmawiać o tym, gdzie szukać wolontariuszy i miejsc do przeprowadzania takich lekcji. Zainteresowani już są. W Gminnym Ośrodku Kultury spotykają się seniorzy, którzy korzystają z kawiarenki internetowej tam funkcjonującej. Pod okiem instruktora uczą się korzystania z internetu. Natomiast tutaj jest mowa o czymś więcej, ponieważ no, tak jak mówię, to jest tylko w GOK-u, natomiast jest szansa, żeby takie zajęcia zorganizować we wszystkich świetlicach, a w każdej miejscowości mamy świetlicę komputerową. No kwestia tylko znaleźć tych ludzi, tych wolontariuszy, tych latarników, jak ich nazywają, którzy chcieliby się tym zająć. Kto chce zostać latarnikiem, powinien skontaktować się z biurem poselskim Elżbiety Łukacijewskiej w Sanoku. Zajęcia dla osób po 50 rozpoczną się najprawdopodobniej już w grudniu. Do tego czasu wolontariusze będą się szkolić.